Zwłoki Concorda nie zdążyły jeszcze dobrze ostygnąć, a Concord 2 już nadchodzi. Jakiś rok temu dostaliśmy trailer do Fair Games, czyli nowej gry od Sony, która no, będzie jakimś połączeniem Paydaya z Watch Dogsami czy coś takiego. Tylko no, wtedy jeszcze ten trailer oczywiście no, nie zabrał jakiejś wielkiej widowni i gracze nie byli zainteresowani tą grą absolutnie. Tylko po masywnej, wręcz największej chyba porażce w historii gier, jaką zaliczyło Sony i Concord, no, ludzie zaczęli wracać do tego trailera i się mu... Bardziej przyglądać i komentować, i dislikeować ten trailer, ale może obejrzymy sobie go razem i zaczniemy go oceniać wtedy. Oczywiście, trailer jest w pełni CGI, nie ma tu ani uncji gameplayu, ale myślę, że vibe przedstawia krystalicznie czysto. Seems like everyone does these days. It's simple. Too much money and too much power is held by just a few people. Już na samym początku trailer nawet nie zdążył się dobrze rozkręcić. Nie pokazali nawet na czym gra ma polegać, ale już zdążyli wrzucić agendę do trailera, że okradanie bogatych jest moralnie usprawiedliwione i bogate jednostki i korporacje trzymają za dużo władzy w swoich rękach przez to, jakie są bogate. Malują się na jakiegoś nowoczesnego Robin Hooda, próbując wciskać nam swoje opinie o świecie i jak to powinno wyglądać, że kurde Tax the Rich, Eat the Rich zjadamy bogatych, bo biedni są za bardzo uciśnieni i tak dalej. Mamy w ogóle istnieje nierówność i niesprawiedliwość, i okradanie bogatych jest sprawiedliwe. Za fucking Christ. Lecimy dalej, może. Sweat it's a high I'm something like you. My drink and drive too. were nine to fives when I was in high school. These shoes here don't come out till June. This my pick, I'll crop you. Mary to the game, set my I dudes, got a window seat like Eric and Badu Oczywiście gra jest wypełniona po prostu licealistami z Kalifornii i żaden nie wygląda jak jakiś badas, który mógłby osiągnąć cokolwiek próbując napaść na wielką korporację, która ma biliony dolarów. Tylko mamy tu po prostu jakichś chudzielców, którzy co poranek zamawiają frappé latte ze Starbucksa. Gra oczywiście jest kolorowa, neonowa, w tle leci hip-hop, jest po prostu taka milenialska. Czemu? Kogo to w ogóle interesuje? Gra sama w sobie wygląda cholernie nudno i jak coś, co już widzieliśmy miliony razy, ale nie zaczyna od tego, jak wygląda gra, tylko chodzi o pchanie agendy na początku, jednak. I na tym się skupia większość ludzi, która obejrzała ten trailer. No bo od tego zaczynają, tak? Najwidoczniej jest to najważniejsza wiadomość, jaką chcą przekazać, pokazując tą grę. Nie zaprezentować fajną grę, tylko przekazać nam agendę. Mam wrażenie, że ludzie, którzy tworzą te gry, żyją w takich zamkniętych po prostu społecznościach, w takich echo chamberach, że oni są oderwani od rzeczywistości. Na takie gry absolutnie nie istnieje rynek. W sensie, no dobra, istnieje, tak? W Concorda jednak grało 100 graczy, ale... To nie utrzyma gry. Większość ludzi ma absolutnie dość takiego wciskania im jakiejkolwiek agendy. Oni chcą po prostu grać w dobrą grę. Nie obchodzi ich kurwa, czy coś jest moralne, a w tym bardziej jak coś. Jest wiadome, że jest niemoralne, ale ubieranie tego w ładne słówka i usprawiedliwianie swoich niemoralnych czynów. To jest po prostu hipokryzja. Jak będę chciał grać w grę, która polega na napadaniu na banki, to nie potrzebuję tego ubierać w ładne słówka i tłumaczyć się, że o, ale ja okradam bogatych i wpływowych ludzi. Nie, jak chcę sobie napaść na bank, to sobie zagram kurde w Paydaya, w GTA i będę tym kryminalistą wyciągniętym spod prawa ziutkiem, który ma w dupie moralność. Interesuje mnie tylko wzbogacenie siebie, nie że ko kogo ja okradam, no. Nie oszukujmy się. Oni też się oszukują, bo oni też jakby nie nienawidzą bogatych, dlatego że oni są bogaci i posiadają władzę. Nie, oni nie nienawidzą bogatych tylko dlatego, że sami są biedni. Gdyby sami byli bogaci, myśleliby kompletnie inaczej. I to jest ta hipokryzja, która wypływa po prostu z tej gry, jak i z wielu innych gier, których gracze po prostu mają dość. No i teraz ludzie się wypowiadają ostro w komentarzach po prostu pod tym filmem, który odkryli niedawno. Trailer ma 41 tysięcy dislaku. Wiadomo, jest to z wtyczki Return YouTube. Dislike. Nie jest to w 100% prawidłowa liczba, jest to estymat. Ale dalej pokazuje jakiś pogląd na to. I od niedawna, od porażki Concorda, odkąd się dowiedzieliśmy, że gra zostanie zamknięta, zaczęły się pojawiać komentarze, że następny Concord, zjadajmy bogatych, powiedziała wielka korporacja, która przy okazji zachęca do kupowania Season Passa, Battle Passa i innych mikrotransakcji, żeby jak najbardziej wyciągnąć pieniądze z graczy. Albo żeby skanselowali tą grę i zaoszczędzili sobie 50 milionów no Myślę, że na grę poszło już bardzo dużo pieniędzy, ale mogą zaoszczędzić jeszcze na marketingu i zamknąć tą grę, zanim ona wyjdzie, żeby nie podzieliła losu Concorda, że wyjdzie i więcej osób dowie się o tej grze przez to, jaką porażkę poniosła, niż z marketingu, jak miało to miejsce z Concordem. Fair Games jest kolejną z sześciu gier live service, jakie PlayStation zamierza wypuścić do końca marca 2026 roku, ale oczywiście Sony upiera się przy tym, że masywna porażka, jaką zaliczyło Concord, absolutnie nie wpływa na ich plany, i czują się bardzo pozytywnie wobec ich nadchodzącej gry od twórców Assassin's Creed'a, tylko mam wrażenie, że po prostu muszą udawać twardych i że nic się nie stało, no bo mają akcjonariuszy, tak? Muszą mieć dobrą twarz do złej gry, żeby nie wydawać się słabym, bo by im akcje po prostu za bardzo ucierpiały, ale mam wrażenie, że wewnętrznie oni srają pod siebie. Warto też wspomnieć, że te plany wypuszczenia tych wszystkich gier Life Service to były plany Jim Ryana, który do niedawna pełnił funkcję CEO w Sony Interactive Entertainment, a który odszedł z firmy w marcu 2024 roku. A więc on już sobie poszedł na szczęście, ale jak tutaj możemy przeczytać w artykule od Eurogamera, samo Sony miało problemy z tym planem, po prostu nie ufało Jimowi Ryanowi i jego kierunku, w jakim chciał rozwijać firmę. Jednak Sony głównie jest znane z gier singleplayer, jak God of War, Spider-Man, Uncharted. The Last of Us. I to, że pchają się aktualnie w gry Life Service, to jest tylko i wyłącznie wina Jima Ryana. Więc może Concord będzie tym budzikiem dla Sony, żeby cholera już nie iść w to nigdy więcej. Tylko ciężko aktualnie przerwać to wszystko, co ustalił poprzedni CEO, no bo to jednak są koszta, które są ciągle generowane. I może się zwrócą. Jednak Sunken cost Fallacy wchodzi mocno. Ale myślę, że nie będzie trzeba długo czekać na to, że Sony Przestanie robić te gry live service i wróci do tego, na czym się zna najlepiej. Przejrzy na oczy, że po prostu te gry nie wychodzą i żeby przestawali dawać pieniądze ludziom, którzy bardziej są nastawieni na pchanie agendy niż tworzenie dobrych gier. Bo pod takie gry nie ma po prostu widowni. Większość graczy absolutnie nie obchodzi to, jaką wiadomość chce nam przekazać gra. Nie po to gramy w gry, żeby otrzymywać jakieś kurwa wykłady na temat moralności. A sporą część z tej większości graczy to wręcz odrzuca od gry i napędza się pociąg nienawiści wobec gry, który potem tworzy antymarketing. I to nie jest taka błahostka, bo z Concordem to było, to jedna sprawa, nie? Wiadomo, było tam, były tam zaimki i tak dalej i zróżnicowana obsada, ludzi to trochę wkurzyło, ale gameplay był chujowy po prostu i dlatego w grę nikt nie grał. Jako otwarta beta nie mogła osiągnąć więcej niż 3000 graczy, no to coś było z gameplayem nie tak głównie, nie? Ale przykładowo z Hogwarts Legacy było wręcz odwrotnie, gdzie samozwańczy Wojownicy Sprawiedliwości próbowali skancelować grę, która była stworzona na bazie, wiadomo, Harry'ego Pottera, którego stworzyła JK Rowling, która miała tam jakieś podobno nieprzychylne komentarze wobec osób LGBT. I co zrobili gracze? No Zrobili nazwę, tym wojownikom sprawiedliwości po prostu. Kochając tą grę jeszcze bardziej i kupując po parę sztuk, i gra była największym sukcesem gry Single Player w 2023 roku. Przykładów można wymieniać jeszcze więcej, ale te dwa mam wrażenie, też dobrze pokazują, że ten sentyment, jaki otacza daną grę, nie jest właśnie tą błahostką. Że jeśli gracze uznają, że korporacja chce im coś wcisnąć na siłę, czego nie chcą, to się będą temu sprzeciwiać, a jak tacy Twitterowi wojownicy spróbują skanselować grę, która tego nie posiada, to wręcz obdarzą ją jeszcze. Większą miłością. Ale wiadomo, to, że Concord akurat pchał tą agendę, nie przesądziło o jego losie. I to, że Hogwarts Legacy nie pchał tej agendy, też nie przesądziło o tym, że będzie to najlepiej sprzedająca się gra w 2023 roku. Ale nie można tego po prostu sobie olać, bo to na pewno wpłynęło na marketing gry. Darmowy wręcz marketing. I tak jak mówię, w przypadku Concorda, antymarketing. Bo o, ludzie słyszeli, że ta gra ma to coś w sobie i od razu ją skreślili, nawet nie patrząc na gameplay czy trailer. Wiadomo, nie jest to 100% graczy, ale jest to jakiś procent, no, na który jednak trzeba zwrócić uwagę najwidoczniej. No i z jednej strony chcę sądzić, że graczy nie obchodzi to, jaką historię przedstawia gra, ważne jest gameplay. Szczególnie w grze multiplayer, gdzie historia tak naprawdę nie ma znaczenia, liczy się, czy gra jest dobra. Tylko jeśli gra zaczyna od posiadania takiego złego sentymentu wobec niej. Jak na przykład przekazywanie swojej widowni, że trzeba zjadać bogatych i ich okradać z bilionów dolców, próbując ubrać to w ładne słówka i usprawiedliwić to jako dobry czyn, to odrzuca większość graczy, no i nie będą mieli zamiaru grać w takie gówno po prostu. Ja się nie mogę doczekać, kiedy Sony i inne korporacje, inni deweloperzy zorientują się, że to powiedzonko, którego osobiście nienawidzę, bo zostało przekręcone, że klient ma zawsze rację. Jest prawdziwe. Tylko nie samo to, że klient ma zawsze rację, kropka, tylko pełna wersja. Klient ma zawsze rację. W kwestiach gustu i smaku. Jeśli gra się nie podoba konsumentom, to potem nie idźcie na Twittera i nie narzekajcie, że jest to masa po prostu rasistów i homofobów. No bo to nie o to chodzi. Po prostu stworzyliście chujową grę, która pcha jakąś agendę, którą każdy ma w dupie, bo chce po prostu zagrać w dobrą grę. Czy to jest takie trudne? I żeby nie było, ja nie mam żadnego problemu z różnorodnością w grach. Kiedy są tam osoby wszelakiego koloru skóry i orientacji. Problem jest wtedy, kiedy są nam to wpychane na siłę. Myślę, że każdy lubi lody, tylko nikt nie chciałby, żeby ktoś do niego podbiegł na chodniku w gorący dzień i wsadził mu loda prosto w gardło. No dobra, może są osoby, którym się to podoba, ale mam wrażenie, że większość po prostu walnie w mordę osobie, która by Coś takiego zrobiło. Koniec końców najważniejsze pytanie to, czy Fair Games podzieli los Concorda? Osobiście mam wrażenie, że tak. Swoje myśli zostawcie w komentarzach. Jeśli się podobało, dajcie lajka. Jeśli nie, dajcie dislike. Strzelcie suba, jeśli możecie. I widzimy się w następnym filmie albo na liveie na YouTube'ku, Na który serdecznie zapraszam każdego. Narka!